Witam, z tej strony Lajczyk i zaczynamy akt ósmy. Akt ósmy. Serca dwa. Gdy wioska płonie, wznoszą się dymy. Gdy serca płonie, nic nie widzimy. Już od niemal 3 tygodni jesteśmy kucykami. Wiedziemy spokojne życie wśród innych kucyków. Nie martwiąc się o utrzymanie, czy cokolwiek innego. Obraz dawnego życia i tego, czego się wcześniej dopuszczaliśmy, blednie zaciera się w mojej pamięci. Powoli zapominam o tym, że kiedyś krzywdziłam inne kucyki. Nikt mnie o to nie pyta, liczą się tylko dni i nowe życie po planifikacji. Praca w klinice nie jest zbyt trudna, ale bywają dni, kiedy przychodzę do domu padnięta. Ale to jest dobre zmęczenie. Takie, które pozwala poczuć, że żyję, po którym można z przyjemnością odpocząć na kanapie, poleniuchować, poczytać książkę. Rzadko mam zły nastrój. W końcu nie można być nieszczęśliwym w tak cudownym świecie. Brakuje mi tylko kogoś naprawdę bliskiego. To prawda, jest Steven, mój brat i wierny towarzysz. Jest Jessie, niezawodna przyjaciółka, która niemal od pierwszego dnia próbuje przełamać nieśmiałość mojego brata. Niestety, Steve wciąż jest milczkiem i strasznym wstydziuchem. Próbowałem z nim rozmawiać, przekonać, by chociaż spróbował dać Jess szansę, że związek z innym kucykiem nie jest niczym złym, ale on wciąż prosi, żeby dać mu czas na aklimatyzację. W ogóle, córka sama i Rebeki jest u nas częstym gościem. To bardzo miła klacz, ale Stevie jest wyjątkowo oporny, jeśli chodzi o bliższe znajomości. Nie mogę tego zrozumieć. Sama chciałabym być w jego sytuacji. Mieć ogiera, który zabiegałby o moje względy, z którym mogłabym się związać. Być może nawet wziąć ślub i mieć Rebeka. Po prostu kochać i być kochaną. Niestety, większość przystojnych i interesujących ogierów pracujących w klinice znalazło już swoje drugie połówki. Nawet w jednej z rynkowych kafejek siedziały same pary. Po prawej stronie płynął ogier Pegaza, tłumaczył coś sprzęciem klaczy jednorożca o żółtej sierści. Po lewej klacz ziemskiego kucyka mistrzyła się do sporo starszego od niej jednorożca. Każdy kogoś miał, poza mną. Nawet Steven miał swoją adoratorkę. Zrobiło mi się smutno. W zamyśleniu i małymi łyczkami popijałem swoją kawę, usiłując oderwać myśli od czegoś, co wpędzało mnie w przygnębienie. Mogę się dosiąść? Spytał nagle jakiś kucyk, wyrywając mnie z zamyślenia. Wyprostowałem się odruchowo i rozejrzałem dookoła, ciut nieprzytomnym wzrokiem. Przez chwilę nie miałem nawet pojęcia, czy te słowa były skierowane do mnie. A może coś mi się przesłyszało? Nagle spostrzegłem, że przy moim stoliku stał ogier Pegaza o białej sierści i zielonej, potarganej grzywie. Miał pomarańczowe oczy, które teraz patrywały się we mnie wyczekująco, co trochę zbiło mnie z tropu. Nie znałam go, to na pewno. Nie widziałam go nigdy wcześniej, co notabene wcale wielką rzeczą nie było. Pan mówi do mnie? Spytałam niezbyt inteligentnie, wciąż nieco zaskoczona. To było dość niespodziewane. Tak, potwierdził przybysz. Jego wzrok przybrał bardziej badawczy wyraz. Przez chwilę wpatrywał się we mnie, jakby się nad kim zastanawiając. Jestem Sunny Sky, przedstawił się w końcu, podając mi kopyto. Przybiłam je niemal machinalnie, wciąż krążąc myślami o głównym skrenoty z jakimś bliskim. Ivy, odparłam druchowo. Po chwili sięgnęłam po filiżankę. Ku mojemu zaskoczeniu on usiadł przy moim stoliku. Zaraz, chwila. Przecież o to pytał. No tak, gapa ze mnie. Zgodziłam się na to? Chyba nie. Niemniej towarzystwo drugiego kucyka jakoś od razu rozpędziło ponure myśli. Ale wciąż nie wiedziałam, czego on chciał. Posłałam mu szybko badawcze spojrzenie. Zauważyłem, że coś cię gryzie. Pomyślałem, że się przysiądę i spróbuję pomóc.
wyjaśnił Pegas z przyjaznym śmiechem. No tak, mój nastrój pewnie czyść z daleka. To nic takiego, odparłam wymijająco, unikając jego wzroku. Odgarnąłem z pyska kosmyk grzywy, który ustawicznie zlatywał mi na czoło. Takie tam małe problemy, dodałam oględnie. Próbując sobie przypomnieć, skąd znam tego Pegaza. Ale chwilowo to był próżny trud. Nie, nic. Biała pustka. Niech zgadnę. Kłótnia z partnerem? Spytał prosto z mostu. Jego ton był dosyć żartobliwy, ale coś w jego głosie kazało mi uwierzyć, że coś się za tym kryło. Zaraz. Po co to pytał? Czyżby nie, Iwi, zdaje ci się. Kucyk jest po prostu uprzejmy. To wszystko. Nie mam partnera. Odpowiadam zgodnie z prawdą, dopijając kawę. Dostrzegłam, że mój towarzysz jakby się ucieszył? Nie, to głupie. Na pewno musiało mi się coś przywidzieć. Ech, muszę wrócić myślami do świata. Taka ładna klacz, nie ma partnera? Spytał ze zdziwieniem. Na sekundę zastygłam w bezruchu. To było miłe. Nie powiem, ten komplement trochę poprawił mi humor. Nawet pomimo tego, że padł z ust w zasadzie całkowicie obcego kucyka. Jakoś tak wyszło, odparłam wymijająco. Trudno mi w to uwierzyć, przyznał i podrapał się w kark. Czyżby dookoła chodzili sami ślepcy? Spytał konspiracyjnym szeptem, puszczając mi oko. Teraz to ja się roześmiałam. Ten kucyk był naprawdę zabawny, a może nie. Muszę przestać o tym myśleć. To, że Steven miał szczęście, nie znaczy od razu, że ja też. Dobra, trzeba wracać do świata doczesnego. Większość znanych mi ogierów jest już zajęta. Wyznałam zgodnie z prawdą i lekkim smutkiem jednocześnie. Mają swoje rodziny i swoje sprawy. Trochę szkoda, wyjaśniłam. Po trosze zazdroszcząc Jessica i Stevenowi. Hej, nie smuć się, poprosił Sky. Położył swoje kopyto na moim. Przez moje ciało przybiegł dreszcz. Ta cała sytuacja była dość... Szkoda by było, gdyby taka śliczna klacz chodziła z nosem na kwintę, dodał z przyjaznym uśmiechem. Zaraz, czy on powiedział śliczna klacz? Urety. Poczułam, jak padną mnie policzki. Uciekłam wzrokiem w bok, próbując zrozumieć, o co temu kucykowi chodzi. Skup się, Iwi. Tak, odparłam jakoś tak mało inteligentnie. Zrobiło mi się gorąco. Ten kucyk był naprawdę przystojny, ale to przecież nie może być aż tak proste. Znaczy, chciałam powiedzieć, spytać, zacząłem się plątać, nie mogąc zebrać myśli. Gdy koncentrował mnie wzrok tego ogiera, nie chciałam patrzeć mu w oczy. To takie krępujące, powiedziałam w końcu ze wstydem, międląc własny ogon. Nie ma się czego wstydzić, Iwi, odparł kucyk ciepłym tonem. Mieszkasz w okolicy? Chętnie odprowadzę cię do domu, zaoferował, co sprawiło, że miałem ochotę zapaść się pod ziemię. Obcy ogier chciał mnie odprowadzić. Jeśli to dla ciebie nie problem, odparłam ku własnemu zdziwieniu nad spodziewanie lekkim tonem. Wyraźnie się ucieszył. O słodka Celestio! Dobrze, spokój, Iwi. Muszę być spokojna, wyluzowana. Nie muszę się denerwować. To tylko zwykłe spotkanie. On chce mnie po prostu odprowadzić do mojego domu. To nic takiego, prawda? Nie zmieniało to faktu, że byłam spięta jak nie wiem co. Wstałam z krzesła, trącając niezdarnie stolik, aż mnie kopyto zablało. Mimo wszystko wychyliłam się na uśmiech. Czując, jak mi serce łomocze. Orety, 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 orety. Nic ci nie jest? Spytał Sani z troską. Ach, to nic takiego. Zapewniłam szybko, unikając jego wzroku. Nie zdarza ze mnie. Zachichotała nerwowo, stojąc naprzeciwko niego. Chodźmy. Zaproponowałam. Sama nie wierząc w to, co się dzieje. Dobrze, Iwi. Uspokój się. Musisz dowiedzieć czegoś więcej o tym kucyku i poznać jego intencje. Przecież on mógł po prostu
Nie wiem. To, że do mnie zagadał, wcale nie musi oznaczać, że ja mu się podobam, prawda? Z tych nerwów przez całą drogę szłam, jak ze ściśniętym gardłem. Mimo to starałem się zachowywać możliwie swobodnie. Choć ciężko było zachowywać spokój. Słysząc subtelne komplementy, za każdym razem czułam, jak się czerwienię. To było takie miłe. Ale z drugiej strony byłam coraz bardziej spięta. W końcu dotarliśmy do mojego domu. Z jednej strony chciałam, żeby on został, żebyśmy mogli się bliżej poznać. Z drugiej cieszyłam się, że to całe napięcie wreszcie zelżeje. Ładny masz dom, powiedział nagle Sky, stając naprzeciwko mnie. Błagam, nie tak blisko. Piękny dom pięknej klaczy, dodał. A ja zatonęłam w jego spojrzeniu. Był tak blisko, zdecydowanie za blisko. Przebiegł dreszcz. Po moim grzbiecie spłynęła kropla potu. To wszystko, on, ja, myśli plątały się i kotłowały w mojej głowie, jak szalone. Sama już nie wiedziałam, czy nie wiedziałam niczego. A potem to był impuls. Po prostu objęłam za niego kopytem za szyję. Uchwyciłam jeszcze jego zaskoczony wzrok i przymknęłam oczy, a potem poczułam, jak nasze usta się spotkały. Nie trwało to długo, było szalenie przyjemne. Ten smak, dotyk, idealna harmonia dwóch ciał, żadne przytulanie świata nie mogło się z tym równać. Czułam się tak błogo, przez chwilę. Po kilku sekundach zdjął mnie strach, otrzeźwienie kazało mi się oderwać od Giera. Co ja wyprawiam? Czułam, jak mi serce wali. Słodka Celestio, właśnie pocałowałam obcego kucyka. Pocałowałam, poczułam, jak ogarnia mnie panika. Co ja najlepszego wyprawiam? Co on sobie o mnie pomyśli? Uchwyciłam zaskoczony wzrok Giera i natychmiast pragnęłam zapaść się pod ziemię. Wybacz, ja mnie to... Uch! Pisnęłam i nie oglądając się nawet, popędziłam w stronę swojego domu, słysząc za sobą krzyki Skaja. Nie odwróciłam się, a wręcz przyspieszyłam kroku. W głowie mi huczało. Musiałam zostać sama i się uspokoić. Wpadłam do domu i zatrzasnęłam za sobą drzwi. Serce dalej trzepotało w mojej piersi. Tak, że bałam się, czy nie wysiądzie. Spojrzałam ostrożnie przez szybę w drzwiach. Na zewnątrz. Sami stał tam jeszcze przez chwilę, jakby się nad czymś zastanawiał, ale chyba się rozmyślił i poszedł dalej. Oparłem się o drzwi. Mój oddech powoli wracał do normalnego rytmu. W myślach wyrzucałem sobie swoją głupotę. Na grzywę Luny. Wszystko zepsułam. Tym głupim wyskokiem musiałem spłoszyć kucyka, któremu się podobałam. Idiotka! Szepnęłam i wreszcie podniosłam się z podłogi. Musiałam otrzeźwieć. To, co się stało, zamieszało mi w głowie. Poszłam do kuchni, czując, jak drżą mi nogi. Nalałam sobie wody i wypiłam ją duszkiem, ciesząc się, że całe napięcie opadło, że mogę w spokoju zająć się własnymi sprawami. Z drugiej strony było mi smutno, że odstraszyłam Ogiera, który wyraźnie chciał mnie bliżej poznać. Musiałam oderwać od tego myśli. Poszłam do salonu. Na stoliku powinna leżeć książka, którą wczoraj czytałam. Ciche pochrapywanie w salonie wskazywało, że Steven pewnie uciął sobie popołudniową drzemkę. Kiedy weszłam po cichu do salonu, zorientowałam się, że to nie Stevie, ale Jessica okupuje naszą kanapę. Mocno mnie to zdziwiło. Dlaczego ona śpi u nas? Podeszłam bliżej. Klacz mruknęła coś przez sen, uśmiechając się przy tym. Ale skoro Stevena nie ma tutaj, to gdzie jest? Nagle drzwi od łazienki skrzypnęły. Cicho ze środka wyszedł brat. Spojrzałam na niego i na Jess, chcąc jakoś skojarzyć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ale brakowało mi informacji. Co on tak wyłożyło? Spytałam wprost. Patrząc uważnie na Stevena, nie wyglądał najlepiej. Był blady i wyglądał, jakby go brzuch bolał. Stevie,
Wszystko w porządku? Zapytałem troskliwie, na chwilę zapominając o własnych problemach. Co się stało, jak mnie nie było? Nie najlepiej wyglądasz, powiedziałam. Ale on nie odpowiedział. Zamiast tego odwrócił się w miejscu i pognął na górę. Usłyszałem trzask zamykanych drzwi. Co tu się stało? Szepnęłam do siebie. Usiadłem na fotelu, po czym nakryłam śpiącą klacz kocem z kanapy. Nie chciałam jej budzić, ale obiecałam sobie, że jak tylko wstanie, to natychmiast ją wszystko wypytam. A póki co, zabrałem się do czytania, próbując nie myśleć o Sanim. Nie wiedziałam o nim nic. Chciałam bliżej go poznać, ale czego jeszcze spotkam? Czy po czymś takim chciałby... Położyłam książkę na grzbiecie i wbijałam spojrzenie w sufit, wyrzucając sobie w myślach głupotę. To nie tak miało być. Nasz dom. Ja i Steven bawiliśmy się na trawniku. Graliśmy w piłkę wraz z naszym tatą. Słońce świeciło jasno. Wiał lekki wiatr. Było wesoło. Steven stał na bramce z dwóch cegieł, podczas gdy ja i tata próbowaliśmy nawzajem odebrać sobie piłkę. Dobra, przerwa! Zawołał nagle na sztatuś i przysiadł w trawie, stapiąc ciężko. Otarł czoło kopytem i odgarnął strzała kosmyk grzywy. Iwi, daj jakieś fory swojemu staremu ojcu! Zażartował, podczas gdy ja skakałem dookoła, chichocząc. Wygrałam, wygrałam! Zaszczebiotałam, dumna, że dorosły ogier nie miał ze mną szans. Musisz się jeszcze sporo nauczyć, dodałem zuchwale, skakując mu na grzbiet i obejmując kopytkami za szyję. A jak urosnę, zostanę piłkarzem, oznajmiłam, patrząc, jak Steven podchodzi do nas. Nie zostaniesz, zaprzeczył, na co wystawiłam mu język. Nie jesteś ogierem. Zazdrościsz, odparłam zadziornie i rzuciłam się w jego stronę, z zamiarem pokazania mu, kto tu rządzi. Iwi, co robisz? Spytała nagle mama podniesionym głosem. Ale to nie był jej głos. Znałam tą klacz, ale to nie była mama. I nagle wszystko się rozwiało. Gdzie się podział nasz dom? Trawnik i tata? Co się stało? Gdzie ja jestem? Powiadam dokoła nieprzytomnym wzrokiem. Ale do rzeczywistości na dobre przywrócił mnie głos Jessie. Możesz ze mnie zejść? Spytała, patrząc na mnie dziwnie. Dopiero wtedy pojęłam, że poczułam, że pochylam się nad nią i... Wybacz, odparłam i z lekkim westchnieniem podniosłam się i usiadłem na kanapie, ziewając głośno. Która godzina? 7 wieczorem, odparł klacz Pegaza, przeciągając się. Co ci się śniło? Spytałam głupkowato, drapiąc się w kark. Wciąż nie do końca się rozbudziłam. Myślałam na pół gwizdka i tak dalej. No wiesz, spałaś spokojnie i nagle się na mnie rzuciłaś, wyjaśniła, patrząc na mnie z wahaniem. Ja z kolei wciąż próbowałam zebrać myśli. Senne majaki niby były blisko, dosłownie na wyciągnięcie kopyta, ale za nic nie mogłam sobie przypomnieć, o czym dokładnie śniłam. Sama nie wiem, westchnęłam w końcu. Ostatnie, co pamiętałam, to to, jak popatrzyłam w sufit, myśląc o Sanim. Musiało mi się przysnąć. A co u ciebie? Spytałam z grzeczności, idąc do kuchni. Zaschło mi w pysku. Musiałem się czegoś napić. Nigdy nie zgadniesz, co się dzisiaj stało. Odparła tajemniczym tonem i zachichotała cicho. Nalałem sobie wody i wróciłem do salonu, po czym walnęłem się na fotel, ziewając potężnie. Spojrzałem na podekscytowaną Jessicę. Jej rozmarzony wzrok był dla mnie zagadką. Co tu się działo, jak mnie nie było? Nie wiesz, co się stało Stevenowi? Spytałam w końcu, popijając zimną wodę. Chyba nie czuł się najlepiej, wyjaśniłam, co chyba mocno mnie zaskoczyło. No wiesz, odparła i wykonała jakiś nieokreślony gest kopytem. Jesteś pewna, że nie wyglądał na bardziej, no wiesz, zadowolonego? Spytała w końcu, lekko się czerwieniąc. Zaraz, coś mi zaczęło świtać.
Zadowolonego, powiadasz. Szepnęłam i posłałam jej szybkie spojrzenie. Czy wy czasem... No wiesz, zacięłam się, nie bardzo wiedząc, jak to określić. A Jessica tylko skinęła głową i uśmiechnęła się, po czym spojrzała na sufit. To był mój pierwszy raz, szepnęła w końcu, wprawiając mnie w osłupienie. Ona i Steven ze sobą? Aż kosztel! Trochę szkoda, że zrobił to tak szybko. Westchnęła i zaczerwieniła się jeszcze bardziej. To, nie wiem, co powiedzieć. Odparłam w końcu, doszczętnie skołowana. A zabezpieczyliście się chociaż? Palna bez namysłu. Jessie uciekała wzrokiem w bok i zachichotała nerwowo. To stało się tak nagle, wyjaśniła pokrętnie. Zresztą, nawet jeśli, to co? Spytała zaczepnie. Przecież ja kocham Stevena, a on mnie. Gdzie problem? Powiedział ci? Zakrzyknęłam, do głębi wstrząśnięta nową rewelacją. Mój brat w końcu postanowił dać Jessica szansę. No niby nie, odparła Klarze z wahaniem. Ale tuż po tym wyszedł mu znaczek na boku, wyjaśniła szybko. Orzesz, mojemu bratu wyszedł znaczek? Serduszko, wyobrażasz sobie? To musi coś znaczyć, dodała z przekonaniem. Kucykowi wychodzi na boku serce zaraz po tym z innym kucykiem. Jedyne możliwe wyjaśnienie, jakie mi przychodziło do głowy, to takie, że Jessie jest przeznaczeniem Stevena. Cóż, miło, że wam się układa, powiedziałem w końcu. Choć według mnie, mimo wszystko, trochę się pospieszyli. Odezwała się Klacz, co pocałowała Ogiera na pierwszej, nawet nie randce. Tak, przytaknęła, podnosząc się z kanapy. Wiesz, gdybym jednak zaszła w ciążę, to nawet bym się ucieszyła, wyznała w końcu. Szokuje mnie po raz kolejny. Nie tracisz czasu, wymsknęło mi się i zaraz się uśmiechnęłam. Ale czy jesteś pewna, że tego chcesz? Spytałam. Czuję, że Steven to właśnie ten jedyny ogier, u którego boku chciałabym się zestarzeć, wyznała z rozmarzeniem. Taki kucyk, którego widzisz po raz pierwszy i od razu wiesz, że to on. Jesteś gotowa oddać mu całą siebie, nawet jeśli prawie nic o nim nie wiesz. Znasz to uczucie? Spytała w końcu z nieobecnym wzrokiem. Znam, odparłam ku własnemu zaskoczeniu. Dzisiaj poznałam kogoś, wyznałam, czując, jak mój pysk oblewa co czysty rumieniec. Och, to wspaniale, zakrzyknęła Jess, wyraźnie się ożywiając. Kim on jest? Nazywa się Saniskai i nagle zacięłam się, bo dotarł do mnie ogrom mojej głupoty. Poznałem go w kawiarni, odprowadził mnie do domu i pocałowałam go, wyznałam w końcu ze wstydem. Obcego kucyka, wyobrażasz sobie? Zakrzyknęłam, chowając twarz w kopyta. Co ze mnie za idiotka? Hej, nie martw się, odparła Jess krzepiąco i objęła mnie kopytem, po czym przytuliła mocno do siebie. Na pewno jeszcze się spotkacie. Oby, westchnęłam, czując, jak coś zdenerwowanie znika pod wpływem bliskości Pegaza. Przecież skoro do mnie zagadał, to musiał coś o mnie wiedzieć. Prawda?